Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Silgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z ASG Maniaka. Przedstawiam wam Specna Arms SAE21 PDW Edge, czyli można powiedzieć taką topową wersję Specny w wersji bardzo, bardzo małej i minimalistycznej. Replika ta ma mniej niż 60 cm. No, chyba że zechce nam się rozłożyć kolbę na trzy różne poziomy, to wtedy ma ledwo 66 cm. Tak więc to istne maleństwo jest repliką stworzoną wręcz do CQB, do budynków, ponieważ jest małe, leciutkie, 2 kg 200, 2,5 kg można powiedzieć z osprzętem, z bateriami, z magazynkiem i tak dalej. Prawie tyle co nic. A, no i tradycyjnie, moi drodzy, zapraszam jeszcze do partnera kanału, a z tym właśnie tutaj oto kodem macie na Gunfire minus 12% niżki. Chcę, żeby to było jasne, ten kod nie jest linkiem afiliacyjnym, ani kodem afiliacyjnym. Nic z niego nie mam, po prostu korzystajcie, macie 12% zniżki, a Gunfire przynajmniej wie, że mnie ktoś ogląda. Dziękuję bardzo za wsparcie. Jeśli chodzi o FPS-y, stokowo generuje okolice 362 FPS-ów plus minus 3 FPS-y w lewo, w prawo. Bardzo piękne, bardzo ładne, powtarzalne i stabilne FPS-y. Jeśli chodzi o strzelanie, to sobie dzisiaj postrzelamy, ale powiem wam, że będzie naprawdę interesująco. A w zasadzie oprócz samej repliki dostajemy również muszkę szczerbinkę składaną. Ja ją tutaj zdjąłem za chwilę, zobaczycie dlaczego. Chwyt przedni, ponieważ tutaj jak sami widzicie, nie mamy żadnych risów, nie mamy kimoda, mamy tak zwanego M-locka. Jedni to kochają, inni nienawidzą. Ja to kocham zdecydowanie ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, smukłe, małe, lekkie. I po drugie, trzeba mieć sprzęt, żeby to wszystko dobrze dokręcić, ale jak już dokręcimy, to nie ma bata, żeby to się jakkolwiek po prostu ruszało. Ponieważ M-lock działa tak, że wsadzamy daną rzecz, przekręcamy ją o 90 stopni i dociskamy tak, żeby od zewnątrz właśnie ta rzecz, która nam weszła i się przekręciła o 90 stopni, żeby nam złapała tą część i później docisnęła. Z bardzo podobnego systemu tak naprawdę korzystał każdy, kto składał kiedykolwiek drukarkę 3D. Tam również trzeba włożyć w jedno miejsce takie coś, przekręcić o 90 stopni, docisnąć i się wtedy fajnie nam zakleszczy. Tak więc M-lock ma swoje plusy, ale jeśli ktoś chce, to na M-locka są również szyny RIS, tak więc nie ma problemu, można to przerobić. Moim zdaniem jednak tutaj M-lock po prostu pasuje jak ulo, ponieważ jest piękne, ładne, smukłe i do tej repliki po prostu to pasuje. Oprócz tego dwa magazynki od Specny, bardzo dobrze wykonane, nie licząc tej górnej części, która trochę tutaj odstaje. Midcapy, co ciekawe, tak więc bardzo, bardzo fajnie. W zestawie nie ma baterii, tak więc baterię musimy kupić i z bateriami jest, można powiedzieć, w pewnym sensie mały problem, ponieważ jak się tylko dostaniemy tutaj, no to bateria jest właśnie w tym małym atrapie buffer tuba, jeśli można to tak nazwać. Jak się pewnie domyślacie, jest to tak absurdalnie mała rzecz, że trzeba ją pierw odkręcić. Tutaj właśnie wchodzi nasza bardzo mała bateria, za chwilę ją wam pokażę z bliska, jak i również fabrycznie mamy tutaj zainstalowany MOSFET XASR od Gate'a. Tak więc to jest taki typowy MOSFET, powiedziałbym, zabezpieczający, bez jakichkolwiek różnych bajerów. On normalnie, jak dobrze pamiętam, kosztuje chyba 100 zł sam w sobie. Tak więc jest tutaj razem z repliką. Jeśli chodzi o baterie. Tak malusieńką baterię trzeba kupić sobie samemu. Są to specjalne baterie, sygnowane właśnie Specną, przeznaczone. One są właśnie do tej repliki. One są bardzo, bardzo maluśkie. One mają ledwo 600 mAh. To są akurat 11.1, są dostępne również 7.4. I takie właśnie baterie ledwo, naprawdę ledwo, wraz z tym MOSFETem do środka wchodzą. Ktoś pewnie zapyta, czy wchodzą takie oto większe sticky, na przykład do Turnigi. To jest już taka bardzo legendarna wręcz bateria. Typowa 1200 mAh, 11.1. O wiele większa od tego, co jest tutaj. I odpowiedź brzmi: tak, ale tylko i wyłącznie jeśli nie będziecie używać tego, a baterię będziecie trzymać dosłownie pod kolbą. Czyli to po prostu da się tu włożyć. Jak sami widzicie, kolbę dalej da się nam zamontować na ten ostatni poziom. Nawet by się dało tą kolbę jeszcze niżej dać, jeśli komuś to by była taka potrzeba. Tak więc w ostateczności tak, ale prawda jest taka, że bateria byłaby tutaj wyeksponowana na zewnątrz. No ale da się pod pewnymi względami, gdyby ktoś z was naprawdę nie chciał kupować czegoś tak małego. A nawet czymś tak małym. Jest tutaj bardzo, bardzo mało miejsca w tym, tak więc trzeba być bardzo ostrożny, ponieważ można sobie wręcz wykręcić kable. Chciałbym zobaczyć taką samą replikę, ale może bez MOSFETu, ewentualnie z o wiele mniejszymi kablami, ponieważ jest naprawdę duży problem, żeby te kable upchać do środka. Ja się boję, że prędzej czy później te kable mogą mi się rozkręcić, skręcić dosłownie i przez to właśnie gdzieś tam rozkruszyć, gdzieś trochę urwać, naderwać i skończy się to tym, że po prostu będę musiał wymieniać kablologię. A ta tutaj jest naprawdę spoko, tym bardziej, że jest jeszcze bardzo fajny, zabezpieczający MOSFET, tak więc dla osób początkujących taka rzecz to nic, tylko się cieszyć. No ale dobra, teraz mi dajcie chwilę, muszę to znowu włożyć. Nie, czemu ja to zrobiłem? Łopanie, udało mi się dosłownie za pierwszym razem, mam już jakąś sprawę. To jest podobnie jak z Gietą tak naprawdę, tam też jest mało miejsca, o wiele więcej niż tutaj jednak. Tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze MOSFET, który też zajmuje swoje miejsce. Jak się nauczycie, to już się nauczycie jak to wkładać, ale na początku gwarantuję wam, że będziecie się z tym męczyć. Dobra, w takim razie złóżmy to wszystko raz jeszcze. Kolba bardzo mała, teleskopowa, z trzema możliwościami
regulacji, hopek tradycyjny, rotacyjny, jak to w specnie. No i 360 fpsów mocy w stoku, czyli moc typowo budynkowa, jednak w zestawie również dostajemy i sprężynę M90, jeśli ktoś by chciał jeszcze zmniejszyć taką moc, żeby mieć pewność, żeby się na przykład zmieścić w limitach budynkowych. Myślę, że musimy porozmawiać o rzeczy, która na pewno rzuciła wam się w oczy, czyli moim zdaniem wygląd. Moim skromnym zdaniem jest to jedna z najpiękniejszych emek, jakie w życiu trzymałem w ręce. Połączenie tego brązu górnego z całą resztą czerni wygląda wręcz tutaj po prostu bosko. Nawet nie jesteście tego w stanie zobaczyć na kamerze, ponieważ ten brąz przyjemnie lekko odbija słońce i u was, u kamery to wygląda o wiele bardziej takie połyskliwe niż jest w rzeczywistości. To jest taki przyjemny, wręcz matowy brąz, który wręcz tutaj się po prostu moim zdaniem genialnie komponuje. Jest to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych replik, jakie w życiu widziałem. Takie typowo stokowe, nie customy, tylko typowo stokowe rzeczy ze sklepu. Moim zdaniem po prostu wygląda to przepięknie, nieważne z jakiego kąta byście patrzyli, ten M-Lock robi tutaj robotę, bo gdyby tutaj były risy, to by się wydawało takie takie pancerne, grube jak ja, a tutaj jest M-Lock i to jest takie piękne, smukłe, bardzo ładnie wykończone. Moim zdaniem jedna z najpiękniejszych replik stokowych, jakie po prostu istnieją. Jeśli chodzi o wygląd, a w tym przypadku jednak jakość wykonania, to przysięgam wam, to jest najlepiej wykonana specna, jaką miałem w ręce. Hands down, nie miałem lepiej wykonanej specny kiedykolwiek. Nieważne, gdzie byście patrzyli, wszystko wygląda wręcz idealnie. Jeśli chodzi o jakieś odpryski, przynajmniej na dolnym body nie widzę, na górnym, jeśli naprawdę się dobrze przypatrzycie, widać, ale to jest tak naprawdę moja wina, bo ja po prostu tutaj śrubę od lunety zbyt mocno przykręciłem i sobie to wszystko zarysowałem. Tak więc, jeśli chodzi o samą replikę, moim zdaniem jakość wykonania tego, co ja mam tutaj, spasowanie tego wszystkiego, jak to jest pancerne wręcz w rękach, nawet kolba na mnie wychodzi, czekajcie. A co się naprawdę nie zdarza w teleskopówkach, teleskopówki się bujają jak szalone. Dajcie mi to otworzyć na maksa i wam pokażę. Teraz kolba jest na trójce, czyli najbardziej otworzona. To się praktycznie nie rusza. To jest tak mały ruch, że ja nawet nie wiem, czy wy to widzicie na kamerze. Rusza się jakby coś, jakbyście nie widzieli, ale tak minimalistycznie, że jak na teleskopówkę, która się zaczepia tylko i wyłącznie o te dwa miejsca, jest wręcz idealnie. Jakość wykonania tej repliki, tego egzemplarza, który ja mam tutaj w ręce, jest nie do poznania. Dla mnie to jest najlepiej wykonana specna ever. Mam nadzieję, że wszystkie serie od specny będą wykonane tak samo dobrze, bo to po prostu wygląda bosko, prezentuje się bosko, a co najważniejsze, dla mnie osobiście w rękach wydaje się wręcz pancerne. Nie licząc magazynka. On trochę się rusza. Da się to tak naprawdę doprawić, wystarczy tak naprawdę lekko na u góry coś dokleić, ale fabrycznie mówię, że magazynek leciutko się rusza w komorze. Jednak cała reszta wow, wow i jeszcze raz wow. Dobra, może nie będziemy gadać, może sobie po prostu postrzelamy. Moi drodzy, dwa cele, jeden ustawiony na 8 metrów, drugi ustawiony na 12 metrów. Przy okazji kupiłem sobie taką oto zabawkę, czyli po prostu dalmierz, taki profesjonalny. Dam wam takiego protipa, jeśli chcecie kupić dalmierz, to szukajcie na dalmierz do golfa, a nie militaryjny. Jest o wiele tańszy, a to jest dosłownie to samo. A ludzie z AliExpress tego nie sprawdzają, gdzie tego używacie. Polecam. Tak, jest oczojebny kolor, ale to specjalnie, bo jak wszystko mam zielone, to mi się to wszystko gubi. A kiedy sobie kupiłem takie oczojebne, to wreszcie to wszystko widzę w plecaku, że jest gdzieś mój dalmierz. Tak więc od dzisiaj będziemy oficjalnie mierzyć również i odległość. Bardzo fajna sprawa, ponieważ to, co jest na żywo, to, co my widzimy, to, co nam się wydaje, to potrafi naprawdę dobrze zweryfikować. No to co? Postrzelajmy pierw mniejszą odległość, bez celownika, jak sami widzicie, za chwilę wam pokażę dlaczego, a za chwilę sobie przejdziemy do czegoś większego. Powiem wam, że wczoraj całą noc dosłownie padało. Idę po mój nowszy patent, bo jest tak bardzo wilgotno dzisiaj, a zarazem tak bardzo ciepło, że to wszystko paruje i okularki się zmieniają w parę dosłownie w sekundę. Full auto. Bardzo responsywna replika, bardzo dobrze działa nam na spust, bardzo szybka. Jest lipo 11, tak więc nie ma co się dziwić. Przetestujmy może trochę większą odległość, ale zanim to zrobimy, chociaż w sumie, chodźmy na 25 metrów. Dobra, zgodnie z dalmierzem jest 23,3 metra. Nie pokażę wam, musicie mi zaufać. Tak więc sobie postrzelajmy. Próbujemy tylko i wyłącznie po lucie kulek, bo za chwilę tutaj zamontujemy jakiś sensowny po prostu celownik. Koniec kulek, shit. Nie ma żadnego problemu, nawet na 25 metrów powtarzalność i skupienie jest wręcz idealne. Hop-up zdziałał tutaj cuda. Dosłownie hop-up, bez hopka
maksymalnie 35 metrów, tak naprawdę kulki leciały z hopkiem bez żadnego problemu, kulki dolatują aż do samego końca tej strzelnicy. Zmieńmy coś i postrzelajmy raz jeszcze. A, nie powiedziałem wam, tu jest system szybkiej wymiany sprężyny, tak więc... O nie, będę musiał baterię wyjmować znowu, co ja zrobiłem? Dajcie mi kilka minut. Dzień dobry. Ktoś powie, że zamontowałem tylko to i to. Dobry żart, dobry żart. Moi drodzy, chcę, żeby było to jasne, tą replikę dostałem od Gunfire'a dla siebie na własność z zamiarem na większy tuning. I chciałbym wam coś za chwilę pokazać, ale to wytłumaczę za chwilę, tak więc chcę, żeby to było jasne, to jest replika, która trafiła do mnie od sklepu prywatnie. I zmieniona została teraz sprężyna na M130, która aktualnie generuje 410 FPS-ów, to jest zbyt mało, czyli widzicie tutaj pewną zależność, że wkładanie bardzo mocnych sprężyn do replik, które nie są przystosowane jakby stokowo do takich sprężyn, pomimo tego, że widzimy wzrost FPS-ów, nawet o ten 50, tak też taka sprężyna powinna generować więcej FPS-ów, tak więc będziemy tutaj robić tuning, będziemy zmieniać, będziemy się bawić cylindrami, będziemy to wszystko doszczelniać, zobaczymy, czy hop-up zmienimy, raczej nie, ponieważ jest bardzo fajny, co najwyżej gumkę, będzie zmieniona lufa, specjalnie jest tutaj tłumik, nie po to, żeby wyglądał, tylko żeby właśnie również i przedłużyć lufę. Tak więc z tej repliki będę chciał zrobić sprzęt na 450 FPS-ów, który bez żadnego problemu chciałbym, żeby strzelał bez żadnego problemu na jakieś 60 metrów fajnie, dobrze, stabilnie i powtarzalnie. Ktoś pewnie za chwilę powie, że Steelguard, takie zasięgi, to mogą mieć tylko karabiny snajperskie, które ktoś wydał 2000 zł na tunik, twoja PDW nie może tak strzelać! A ja na to odpowiem, ha ha ha, moja specna PDW robi na 70 metrów. Dobra, ten mem był tak martwy. O, przepraszam, że go tak bardzo dobiłem. Moi drodzy, przepraszam, że tego mema po prostu zabiłem. Tak, ja tutaj sobie wyznaję zasadę, że typowe niedzielne strzelanki, jeśli limity pozwalają, bawię się po prostu dla zabawy. Tak więc specjalnie chciałem coś tak małego, bo takie repliki właśnie pisałem sam do Gunfire'a. Właśnie, żeby pokazać wam, że można, że to jest coś innego, coś nietypowego, coś, co jest przeznaczone dla osób, które chcą mieć coś lekkiego, mało ważącego, bardzo mobilnego i wygodnego, ponieważ owszem, są maniacy i masochiści, którzy uwielbiają realizm, dodają sobie kilogramy do replik i używają tylko i wyłącznie na przykład PDW, które mają, PDW, przepraszam, jakieś DMR-ki, które mają na przykład 550 FPS-ów, to był mem jakby coś wcześniej, tak więc to nie będzie strzelać jak karabin snajperski, spokojna głowa, no to ja takich ludzi strasznie szanuję, naprawdę strasznie szanuję, że im się chce, naprawdę, to jest genialna sprawa dla nich, ale ja osobiście jestem całkowicie z drugiej strony, czyli ASG jest dla mnie typową zabawą, odskocznią, żeby po prostu w niedzielę sobie pochodzić po lesie, albo tak jak tutaj postrzelać się właśnie na strzelnicy, tak więc żeby mieć mnóstwo zabawy, a jeśli replika jest mała, lekka, wygodna, nie waży, to po 6 godzinach strzelanki dalej jestem w stanie ją jeszcze jakoś podnieść. Co z moją DMR-ką? Nie jest takie pewne. Ja wiem, że jestem słaby i dosyć duży, niestety nie silnie, ale ja po prostu kocham małe repliki. Moim zdaniem, popatrzcie na to, jak to wygląda. Wow, po prostu ta replika jest tak piękna, fotogeniczna, że nie wiem co. Dobra, postrzelajmy. Teraz jest 410 FPS-ów. Po tuningu pewnie zejdziemy na M120, być może na 120 osiągniemy jakieś 440 FPS-ów. Zobaczymy. Będzie odcinek, będzie tutaj właśnie tuningowana ta cała replika. Zacznijmy może od tego samego celu, czyli jakieś tam 23 coś metra. Wow, ale to genialnie teraz strzela. 11.1 daje tutaj radę, responsywność nadal jest wysoka, pomimo tego, że to jest 130 bez zmienionych bebechów. Jeśli chodzi o bebechy, na pewno zostawimy gearboxa, na pewno zostawimy zębatki, ponieważ chcę zobaczyć, ile one wytrzymają. Na prawdopodobnie 120, ale jeszcze zobaczymy. Po prostu strzela to bosko. Co wy na to, żeby zrobić absurdalny test i ustawić to na 40 metrach? PDW, 40 metrów. Bez tuningu, po prostu z mocniejszą sprężyną. Czyli najgłupszy tuning, jaki można zrobić w życiu. 35 metrów. Cofnijmy się zatem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 39,4 metra. Idealnie. Krok do tyłu, żebyście jej nie widzieli. Dobra, to jest odległość, na którą nigdy w życiu nie strzelałbym z PDW. Nie ma szans, żeby 40 metrów trafić w coś, mając 360 FPS-ów. Jeśli już, to naprawdę bardzo rzadko, albo po prostu mając dużo szczęścia. Chłopak jest ustawiony, luneta ustawiona, kulki 0,28 BLS-y, 410 FPS-ów, 40 metrów, cel wielkości mojej głowy. Troszkę większy, ale no... Absurdalny cel, tak więc zobaczmy, czy trafi chociaż raz. Powiem wam, że tam, gdzie nie trafiam, to jest tylko i wyłącznie wina mojego celowania. Oprę się i spróbujemy jeszcze raz. Dobra, jestem, zbliżyłem się dosłownie 3 metry, ale spróbujmy tym razem. Oparte i zobaczymy, ile razy teraz uda się mi.
Jeśli chodzi o 40 metrów, tutaj już tracimy tak naprawdę powtarzalność, ale nie ma żadnego problemu, żeby jeszcze na taką odległość z takim tuningiem bezsensownym strzelać. Aż wezmę skopkami i wam pokażę, jak te kulki latają. Skopkam jest, pokażę wam, jak to lata. Oczywiście ja teraz moja luneta widzi o wiele gorzej. Okej, moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze jeden test, takie typowe 8-11, 8-12 metrów. Postrzelam sobie na full auto, żeby wam pokazać, jak to aktualnie działa na 11.1. Sprężyna Tornado M130, taka typowa tania, ale akurat to było dostępne, chciałem zobaczyć tylko ile FPS-ów to wygeneruje. Postrzelamy sobie, również będziecie mieć widok ze skołpkama, zobaczymy, jak to po prostu będzie działać. Alterbrika jest idealna, wręcz tak bardzo można ją ruszać, tak jak się chce. Dobra, singiel. Okej, koniec magazynka. Powiem wam, że to, co aktualnie od razu rzuca się w ręce, to jak to jest lekkie, mobilne i elastyczne. Dosłownie można z tym robić, co nam się podoba. A ten chwyt, który jest w zestawie, jest zaskakująco fajny. On jest lekko tak naprawdę pod skosem. On jest dla mnie przynajmniej bardzo wygodny, bardzo fajny, bardzo dobry i bardzo dobrze się trzyma po dokręceniu do M-Locka. Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o samą replikę, jej elastyczność i mobilność do rzeczy tak naprawdę budynkowych jest genialna. Piękne, ładne, lekkie, chude. Jedyne, czego nie jestem fanem, no ale to tak musiało po prostu tutaj wyglądać, to ile jest miejsca na baterię, bo tego miejsca jest po prostu bardzo mało, to trzeba sobie powiedzieć, no ale taki jest po prostu urok bardzo małych replik, no bo gdzie indziej to wsadzicie. Oczywiście, jeśli ktoś się uprze, nie ma problemu, żeby kable wyprowadzić i po prostu baterię trzymać na zewnątrz, ewentualnie po prostu tutaj dodać jakiekolwiek materiałowe coś, ale nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o samą replikę, jej mobilność, jej przestronność i elastyczność, zresztą jej największe plusy, ja jednak, tak jak mówiłem, chciałbym ją przerobić na coś innego, żeby to było małe, piękne, zwinne, i dalej elastyczne, ale do lasu, właśnie z tą lunetą, z tłumikiem, z lepszą lufą, bo tutaj lufa bardzo dużo zrobi, ze względu na to, że nawet z taką sprężyną na 40 metrach tracimy już tak naprawdę powtarzalność, czyli kulki na samym końcu gdzieś nam skręcają. Pomimo tego, że to są 0,28, być może nawet na 0,3 tutaj przejdę jeszcze, jak będzie te 450 fps, bo na końcu widać, że troszkę może i nawet wiatr to zdmuchnąć. Chodźmy może do podsumowania. Moi drodzy, myślę, że czas na krótkie podsumowanie. Na sam początek mój patent z goglami działa wręcz genialnie. Tak jak okularki, sami widzieliście, że mi parowały po chwili, tak teraz? Nic, zero. Widzę wręcz idealnie, tak więc genialna sprawa. Jeśli chodzi o samą replikę, zacznijmy od wersji stokowej, ponieważ jak się pewnie domyślacie, ją testowałem przed nagrywaniem i strzelałem również na stoku. 360 fpsów, jeśli chodzi o zasięg, tak naprawdę do 30 metrów, bez żadnego problemu, ładnie, fajnie i powtarzalnie. Powyżej już widać, że to jest zasięg typowo tak naprawdę C-kubowy, czyli na 40 metrów nie ma żadnych szans, żeby powtarzalnie strzelać raz za razem, jednak jeśli sobie włączycie full auto na 360 fpsów i 11.1, nie ma żadnego problemu z tym, to gwarantuję wam, że któraś kulka trafi i to nie jedna, ponieważ kulki bardzo ładnie się pięknie niosą, na końcu jednak tylko i wyłącznie ta powtarzalność już spada. Od taki urok typowych stokowych replik, z tym bardziej tak króciutką lufą. Jeśli jednak chodzi o samą replikę, to moim zdaniem jest to sprzęt, który kupujemy nie dlatego, żeby go wyjąć z pudełka i po prostu wziąć, no chyba, że do CQB, super, wtedy się bez żadnego problemu nada. Nie ma żadnego problemu, 360 fpsów po wyjęciu z pudełka jest wręcz idealne do tego, ale po to, żeby mieć coś tak małego, bardzo ładnie wykonanego, zdecydowanie jest to najlepiej wykonana sprzęt ever. Nie wiem, co wam mogę pokazywać, mogę wam wszystko do zbliżeń pokazać. Wygląda to tak ładnie, jest to dokończone tak ładnie i spasowane tak dobrze, że jest to zdecydowanie pierwszy poziom wśród specn, wśród tego, co ja miałem w rękach, jeśli chodzi o specn. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykonana replika. Żeby to kupić ze względu na wygląd i żeby to kupić ze względu na to, jak małe to jest i żeby to po prostu przerobić. Jest to jedna z tych replik, które śmiało można nazwać jakąś bazą pod coś, wybebeszyć tak naprawdę wszystko bądź większe rzeczy, które jest w środku i wrzucić tutaj coś swojego, ponieważ jakość wykonania i wygląd, moim zdaniem również, nie chcę mówić unikatowość, bo to jest zwykłe PDW na M-Locku i po prostu ten M-Lock robi tutaj robotę, no i myślę, że też połączenie kolorów. Tak też moim zdaniem jest to sprzęt, który kupiłem po to, żeby go wyjąć z pudełka, stuningować, czy to do CQB, żeby był lepszy row i lepsza po prostu szybkostrzelność
i również lepsza powtarzalność i celność na mniejsze zasięgi, czy to właśnie tak jak ja chcę zrobić, czyli właśnie jakaś luneta biegowa, tłumik do przedłużenia lufy, zmiana cylindra, tłoka, będziemy się tutaj w to wszystko bawić, będziemy to doszczelniać, znaczy nie ja, tylko serwisant, ja nie jestem serwisantem, proszę nie pytajcie mnie o cokolwiek, ja się na tym nie znam, albo inaczej, nie znam się na tyle, żeby taką wiedzą się po prostu chwalić, tak więc oddaję to zawsze w ręce profesjonalistów. No jeśli chodzi o samą tą replikę, to moim zdaniem jest to sprzęt drogi. Ta replika, którą ja mam tutaj, kosztuje 999 zł, czyli naprawdę dużo, to jest 1000 zł za, myślę, bardzo piękną i bardzo dobrze wykonaną spetnę. Jeszcze tutaj z MOSFETem, z sensownym gearboxem, żeby wyjąć pudełka i strzelać do Czekuba, ale tak jak mówię, moim zdaniem jest to bardzo fajny pomysł, żeby coś takiego kupić, coś innego, nietypowego, ładnego, smukłego, lekkiego, mobilnego i żeby to po prostu tuningować. To już jest taka kwota na replikę, że albo to wyjmujecie z pudełka i idziecie do Czekuba, bo do tego ta replika jest stworzona, wtedy po prostu się będziecie cieszyć jak nie wiem co i będziecie mieć sprzęt piękny i genialnie wykonany, albo jeśli chcecie, żeby tu mieć więcej FPS-ów, to tak jak mówię, sama zmiana sprężyny zbyt dużo wam nie da, ponieważ M130 powinna generować więcej FPS-ów, tutaj jest sprawa wszystkiego, lufa, cylinder, to wszystko będziemy dostosowywać i myślę, że bez żadnego problemu, być może nawet na 120 uda się te 440-450 FPS-ów na tak małej replice osiągnąć, tak więc to jeszcze zobaczymy. Jeśli chodzi właśnie o las, to tutaj już wchodzi mocny tuning i ktoś się musi w coś takiego bawić. Jednak ogólnie mówiąc, sama replika w stoku moim zdaniem jest fenomenalna. Kosztuje sporo, ale jest bardzo dobrze wykonana, bardzo pięknie wygląda i myślę, że to może być jako taki jeden z typowych, przeważających wręcz czynników do wyboru czegoś właśnie takiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to proszę was o to, abyście zostawili łapkę w górę. Jeśli nie, łapka w dół, napiszcie, co wam się nie podobało. Postaram się to poprawić. Tak jak mówię, replikę tą dostałem od sklepu Gunfire dla siebie na własność. Chcę, żeby to było jasne, jednak nikt tak naprawdę nie ma jakiegokolwiek wpływu na to, co mówię, co robię i tak dalej. Film po prostu montuję, taki jak ja zmontowałem, taki jak ja nagrałem, po prostu publikuję. Tak więc nic tutaj, nikt nie ma prawa zmieniać czegokolwiek, jeśli chodzi o moją własną merytorykę. A, jeśli ktokolwiek z was będzie jeszcze pytał o moją spetnę Core, czyli ten projekt 500 FPS-ów, ta spetna dalej działa, jakimś cudem, nie wiem jak. Mam również nagrane nawet strzelanki z tej spetny, nawet i sprzed roku, których nigdy w życiu nie widzieliście, ale myślę, że są bardzo fajne, ale wam tego nie opublikuję, nagram po prostu coś nowego. Tą spetnę Core również będziemy po prostu, będę również odkręcał, żeby wam pokazać, jak taka replika wygląda po kilku strzelankach i po kilku razach na strzelnicy, kiedy ma zdecydowanie zbyt mocną sprężynę jak na to, co powinna mieć, ponieważ spec na Arms Core moja to jest dosłownie coś, co ja mam tutaj, tylko że to jest wykonane pierdyliard razy lepiej. Najlepiej wykonana specna ever. No to co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, ja wam po prostu życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.